Igor obudził się od dzwonka budzika. Szybko wstał, ubrał się i poszedł do kuchni. Włączając czajnik, zaczął planować swoje dalsze działania, aby nikt z domowników nie spóźnił się. Przygotowanie śniadania dla Elini i owsianki dla Denisa przemknęło mu przez głowę. Rzeczy dla dzieci i siebie przygotował już wieczorem. Ostatnio stało się mu nieco łatwiej dogadywać się z wszystkim. Nauczył się właściwie rozkładać swoje obowiązki. Przecież jeszcze pół roku temu wszystko dosłownie wypadało mu z rąk. Igor nie nadążał. A ich mieszkanie przypominało cokolwiek, ale nie miejsce do życia. Rok temu zniknęła jego żona i matka ich dzieci Olga. Po prostu wyszła na zakupy i nie wróciła. Jak bardzo ją wtedy szukał? Włączył policję, ochotników, przyjaciół i znajomych, ogłosił zaginięcie i nawet pojawił się w telewizji. Ale wszystko na nic poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Igor był pewien, że wydarzyło się coś strasznego. Ale nie było także żadnych informacji w szpitalach ani w morgach. Najpierw mężczyzna zatracił się. Nie mógł uwierzyć, że to właśnie jemu to się przydarzyło. Przecież tak bardzo kochał swoją olgę. Chodził do pracy mechanicznie, aby tylko nie zostać sam na sam ze swoimi myślami. Potem próbował zatopić swoje cierpienie w alkoholu. Ale dopiero śmierć swojej ukochanej matki potrafiła go wyciągnąć z tego stanu. Przez cały ten czas, kiedy trwały poszukiwania żony, kiedy Igor cierpiał i nie chciał widzieć nikogo, to to właśnie babcia, matka Igora, zajmowała się dziećmi. A teraz i jej zabrakło w jego życiu. Teraz musiał sam zadbać o dzieci. Nawet czuł się winny przed dziećmi za swoje zachowanie, bo dla nich strata matki była równie trudna, a może nawet trudniejsza, niż dla niego. Przecież były takie małe. Ale nie zaledwie 10 lat a Denisowi 3. Z synem było łatwiej. To był radosny maluch, który na początku tylko pytał, gdzie jest mama, ale kiedy zaczęto go przyzwyczajać do przedszkola, szybko się przystosował i nie smucił się już. Ale z Aleną było trudniej. Dziewczynka była bardzo przywiązana do matki, bardzo ją kochała i widocznie cierpiała z powodu jej utraty. Igor starał się zbudować zaufanie z córką i mu się udało. Poza tym okazała się bardzo pomocna w domu, świetnie pomagała mu w sprzątaniu i gotowaniu. Teraz cała jego uwaga skupiła się na trosce o dzieci. Odbierał je ze szkoły i przedszkola, zawoził na zajęcia dodatkowe, wychodził na spacery, karmił i bawił. W weekendy czasem wychodzili na wycieczki na łono natury. A kiedy potrzebował odejść na chwilę, to sąsiadka Tamara Stefanówna zajmowała się dziećmi. Nie miała swoich wnuków, więc zawsze chętnie spędzała czas z dziećmi. Ci natomiast bardzo ją kochali i nazywali ją nawet babcią. Po ugotowaniu owsianej kisielu dla syna i zrobieniu herbaty z kanapkami dla Elini, Igor poszedł obudzić dzieci. Po piętnastu minutach dwie śpiące główki pojawiły się w kuchni. Dzieci, mamy dziesięć minut na śniadanie, a potem musimy się szybko zbierać, żeby nie spóźnić się, powiedział wesoło Igor, całując każde z nich w czoło. Denis od razu wspiał się na kolana ojca i zaczął prosić, aby dziś nie iść do przedszkola, a zabrać go do pracy, jak to często bywało, albo zostawić u babci Tamerii. Nie, synku, dzisiaj idziesz do przedszkola, a wieczorem czeka cię niespodzianka. Tylko nie pytaj wcześniej, powiedział Igor, zauważając, że Elaine jest smutna, nie ruszyła jedzenia i patrzy melancholijnie przez okno. Córko, czy jesteś chora? Troskliwie zapytał ojciec. Zauważył, że w oczach dziewczynki pojawiły się łzy. Nie, tato po prostu niedługo mamy uroczyste zakończenie szkoły podstawowej. Wszystkie dziewczyny opowiadają, jak razem z mamami wybierają stroje i fryzury na te okazję, a ja jestem z tego smutna. Nawet nie mam ochoty iść na tę uroczystość. Tato czy my już nigdy nie zobaczymy mamy? Igor wiedział, że córka bardzo cierpi z tego powodu, więc delikatnie objął alenę i powiedział: Nie wiem, ale wierzę w dobre rzeczy. A co do uroczystości to obiecuję, że będziesz najpiękniejszą absolwentką. Obiecuję. Po zakończeniu śniadania Igor zaczął poganiać dzieci, żeby się szybciej przygotowały, bo tego dnia czekała go ważna sprawa. Oferowano mu zakup działki z małym domkiem w pięknej okolicy. To była ich rodzinna marzenie. Na początku marzyli razem z Olga o małym, ale przytulnym domku za miastem. Aby dzieci mogły oddychać świeżym powietrzem, a wieczorami jeść na świeżym powietrzu. Teraz, kiedy Olga zniknęła, zaczęli marzyć o tym bez niej. Denis marzył o dużym psie, a Elejna chciała kociąt. Dziś, skończywszy pracę trochę wcześniej niż zwykle, Igor postanowił obejrzeć działkę i dom. Znajdowały się one dwie godziny jazdy od miasta. Wjeżdżając na przedmieścia, zrobił głośniej muzykę i zanurzył się w wspomnienia. Kiedyś życie poza miastem było ich wspólnym marzeniem z ukochaną żoną. Serce zaciskało mu się boleśnie na myśl o żonie. Wydawało się, że kochał ją przez całe swoje świadome życie, a teraz nie wiedział, co się z nią stało. Czy jest jeszcze żywa? Igor i Olga mieszkali w tej samej wiosce i chodzili do tej samej klasy. Olga była bardzo piękną dziewczyną, co podobało się większości chłopców w klasie. Igor również był zakochany w niej. Ale niestety żadne z nich nie miało szans, ponieważ dziewczyna marzyła o starszym koledze o imieniu Artem. Był prawdziwą dumą szkoły, sportowcem i po prostu przystojniakiem. A jego rodzina była zamożna, co w tamtych czasach było rzadkością. Artem zawsze ubierał się modnie, sprawiając, że wszystkie dziewczyny podziwiały go. Ale tylko on nie spieszył się z zaangażowaniem i korzystał z dziewczyn w swoich celach. Igor, nawiasem mówiąc, też był dość przystojnym chłopakiem, wysokim, o sportowej budowie ciała, ale Olga patrzyła na niego jak na nikogo. Był gotów na wszystko, żeby tylko zwróciła na niego uwagę. Całe lata szkolne minęły na niespełnionej miłości, a nadchodziła studniówka. Szalona impreza, gratulacje od nauczycieli i rodziców pozostawiły to za sobą. Teraz przyszło im witać wschód słońca a razem ze swoimi kolegami z klasy. Igor właśnie zamierzał odejść, kiedy usłyszał płacz dziewczyny za krzakami. Postanowił sprawdzić, kto tak płacze, i zobaczył Olga. Rozmarowując tuż do rzęs, siedziała w swoich pięknych butach na obcasach. Chłopak chciał ją przycisnąć do siebie, uspokoić, ale uczucie zwyciężyło i on po prostu usiadł obok niej. Cześć, co się stało? Delikatnie zapytał, dotykając jej ramienia. Dziewczyna podniosła na niego zalane łzami oczy. Przytuliła się do jego klatki piersiowej i zaczęła jeszcze mocniej płakać. W tym momencie wydawało mu się, że ziemia odpadła mu spod nóg. Siedział i nie ruszał się, bojąc się przerwać to chwila. To chwila. Przesiędzieli tak jeszcze 20 minut, zanim zaczęła opowiadać swoją historię. Myślisz pewnie, że chcesz zapytać, dlaczego siedzę tutaj i płaczę. Pewnie nie jest tajemnicą, że kocham Artema. A on okazał się prawdziwym draniem. Powiedział, że studniówka będzie niezapomniana, że mnie kocha. A kiedy uzyskał czego chciał, wyrzucił mnie z mieszkania przed swoimi przyjaciółmi. Powiedział, że wiejskie dziewczyny są dobre na zabawę, ale na żonę trzeba wybrać dziewczynę z miasta. Ledwo przeszłam obok chłopców, którzy nie wstydzą się ze mnie śmiać na całe gardło. Zamilkła, a łzy znów spływały z jej oczu. Igor chciał iść porozmawiać z Artemem i jego kumplami. Ale Olga go powstrzymała. Tak więc spędzili razem całą noc, witając wschód słońca. Ale zaskoczeniem dla chłopaka było to, że przez najbliższy miesiąc dziewczyna nadal go nie zauważała, jakby tamta noc pełna wyznań nigdy się nie wydarzyła. A on myślał, że teraz wszystko się zmieni. Przypomniała sobie o jego istnieniu dopiero po miesiącu. Przyszła znowu we łzach i poprosiła o rozmowę. Myślisz, że mnie nie przestraszysz? Wygląda na to, że naprawdę mnie kochasz. Będę czekać na ciebie po wojsku, jeśli wytrzymasz, złożymy podanie o ślub, stanowczo powiedział chłopak. Nie, pobierzmy się teraz, nie mogę czekać. Rozumiesz, jestem w ciąży. A nie wiem, co robić. Tylko ty możesz mi pomóc. Igor milczał przez pięć minut, przebijając w głowie wiadomość i propozycję dziewczyny. Potem powiedział: Dziś wieczorem porozmawiam z rodzicami. Myślałam, że się wystraszyłeś. Chyba naprawdę mnie kochasz. Dobra, będę na ciebie czekać wieczorem, powiedziała Olga, odwróciła się i odeszła. Wieczorem w domu Igora odbyła się nieprzyjemna rozmowa. Zgłoszenie o chęci poślubienia Olgi spotkało się z falą oburzenia i protestu ze strony rodziców. Uważali, że 18 lat to zbyt wcześnie, aby wychodzić za mąż i wyraźnie nie darzyli przyszłej panny młodej sympatią. Ale dowiedziawszy się że jest w ciąży. Ostatecznie wyrazili zgodę, choć poprosili, żeby nie oczekiwać wsparcia ze ich strony. Po ślubie Igor i Olga zdecydowali się opuścić wioskę, aby uniknąć plotek, i przeniesieli się do miasta, gdzie wynajęli mieszkanie. Mężczyzna nie miał żadnych zastrzeżeń co do swojej żony. Starał się podejmować wszelką pracę, żeby utrzymać rodzinę, jednocześnie zdobywając wykształcenie na studiach zaocznym. Tak narodziła się ich córka Elejne. Z czasem Igor zaoszczędził na własne mieszkanie. Gdy córka poszła do szkoły, ich rodzina powiększyła się, gdy urodził się syn Denis. Olga szanowała męża i była wdzięczna za jego troskę i miłość. Do rodzinnej wioski wracali rzadko, głównie na urodziny krewnych. Przerywając serię wspomnień, Igor skonsultował się z nawigatorem i zauważył, że do potrzebnego skrętu pozostało około pięciu kilometrów. Nagle zobaczył kobietę, która nagle pojawiła się przed jego samochodem. Nagle nacisnął hamulec, a jego samochód źle zachowywał się na jeszcze niecałkiem roztopionej drodze. Auto wpadło w przydrożny rów, a Igor uderzył głową. Po odzyskaniu przytomności wyrwał się z pasów i wydostał się z samochodu, pędząc do kobiety siedzącej na jezdni. Z daleka wydawało się, że jest bardzo starą osobą. Jej ubranie było obszarpane, a włosy wyglądały jak szmatka i wyraźnie od dawna nie były myte. Tak samo jak ona. Kobieta siedziała na drodze, trzymając głowę w rękach i płakała. Czy wszystko w porządku? Czy potrzebujemy karetki? Przepraszam, że pojawiłem się tak nagle na drodze, ledwie zdążyłem zahamować. Gdy kobieta podniosła głowę i spojrzała na Igora, poczuł, jakby go przeszył piorun. Olga, szeptnął mężczyzna. Patrzyły na niego ukochane oczy, oczy jego Olgi. Wydawało się, że kobieta była równie zdziwiona spotkaniem, ale nie ruszyła się z miejsca i zaczęła jeszcze głośniej płakać, powtarzając tylko jedno słowo przepraszam. Igor pomógł jej wstać i przytulił, nie zadając żadnych pytań. Tak stali przez jakiś czas, aż na miejsce przyjechali policjanci. Olga została zabrana do szpitala, a Igor poszedł czekać na lawetę. Następnego ranka przyszedł, żeby odwiedzić swoją żonę. Teraz wyglądała znacznie lepiej, ale lekarz stwierdził, że jest wyraźnie wyczerpana zarówno fizycznie, jak i psychicznie, więc będzie potrzebować długotrwałego leczenia. Życie jest naprawdę dziwne, zaczęła Olga. Nigdy nie myślałam, że to ty będziesz moim wybawcą, choć zawsze mnie ratowałeś, zarówno teraz, jak i wcześniej. Nigdy tego nie doceniałam i bardzo późno zrozumiałam, że Cię straciłam. Przepraszam, nie ma dla mnie przebaczenia, ale jeśli jesteś gotów słuchać, opowiem ci, gdzie przebywałam przez ten cały czas. Igor milcząco kiwnął głową, a Olga zaczęła opowiadać. Okazało się, że podczas ich ostatniego wspólnego wyjazdu do wioski spotkała tam Artema, a stare uczucia nabrały nowej siły. Na początku spotykali się sporadycznie, ale potem zaproponował jej ucieczkę do niego, obiecując złote góry. Olga miała trudności z pozostawieniem dzieci, ale wiedziała, że Igor nigdy ich nie porzuci, więc zdecydowała się uciec. Na początku wszystko wydawało się bajką, ale później kobieta zrozumiała, że Artem zajmuje się nielegalnymi interesami. Gdy powiedziała mu o swoich podejrzeniach, dostała potężny cios w szczękę i silne wstrząśnienie mózgu. Dopiero wtedy zrozumiała, na kogo zamieniła swoją rodzinę. Jednak udało jej się uciec od Artema dopiero po roku. Uciekła, dokąd oczy poniosą, błąkając się po lasach i wiejskich drogach, aż trafiła na autostradę i wpadła na jezdnię. Przepraszam cię. Jak bardzo się myliłam przez ten cały czas. Przecież mnie kochałeś pomimo wszystkiego. A dzieci, czy wybaczą mi za moje postępowanie? szepczała Olga, trzęsącymi się ustami. Igor nie odpowiedział na nic, tylko mocno przytulił swoją Olgę do siebie tak jak kiedyś dawno temu. Trzy miesiące później Elaine była najpiękniejszą i najszczęśliwszą absolwentką, ponieważ suknię i fryzurę wybierała z ukochaną mamą. Po uroczystej części wieczoru cała rodzina udała się do niedawno zakupionego domku za miastem. O którym tak długo marzyli.